Rozmowa dnia. W naszym studiu profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, szef Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Kajetany to niedaleko Warszawy. Panie profesorze, zacznę tę rozmowę od wiersza, pozwoli pan. Słuch to jak najlepsza melodia życia, to jak muzyka, którą słyszysz wszędzie, a dźwięczne słowa docierają szybciej, w obrazach je zachować długo można będzie. Autor tego wiersza znamienity, profesor Henryk Skarżyński, to na obwolicie książki, która właśnie się ukazała, Prawie wszystko o słuchu, to nie zdążymy na pewno w tej kilkunastominutowej rozmowie wyczerpać tematu. Powiedziałem, że autor tych słów znamienity, również znamienity chirurg. 25 lat temu wszczepił pan po raz pierwszy implant osobie całkowicie głuchej. 15 lat temu implant osobie z częściową głuchotą. 25 lat to wykazał się pan przede wszystkim nie tylko zdolnościami chirurgicznymi, ale swego rodzaju wizją, jak powinno w Polsce wyglądać leczenie słuchu. Dzień dobry, witam panów, witam państwa. Przepraszam za ten przydługi wstęp. Dziękuję za przypomnienie. Tak, no ćwierć wieku to rzeczywiście bardzo dużo. Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, za co się zabieramy. Wydawało nam się, że to będą pierwsze operacje, a otworzyliśmy bardzo duży program, który z perspektywy tych 25 lat, można powiedzieć, pokazaliśmy w świecie polską szkołę otochirurgii na najwyższym poziomie. To się wyraża między innymi tym, że od kilkunastu lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Znaczy, przepraszam, że wpadnę w słowo pokazaliśmy. Można powiedzieć inaczej. Stworzyliśmy polską szkołę otolaryngologii. Tak, zwłaszcza w obszarze otologii i otochirurgii. Nasi pacjenci polscy mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi albo jedni z pierwszych w świecie. To wynika z naszej pozycji i z tego, że od nas zaczyna się wdrażanie najnowszych technologii. To prawdziwy powód do dumy, że w tej części medycyny rzeczywiście dokonało się tak dużo. Nie było łatwo, tak jak wszędzie, pewnie jest, ale ta stabilizacja 25-letnia konsekwencja pozwoliła nam cały czas spinać się. Zaczynaliśmy 20 parę lat za czołówką światową, a po 10 latach, tak jak pan redaktor przypomniał, przeprowadziłem pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty i dzisiaj ta grupa pacjentów, która jest największa spośród wszystkich pacjentów oczekujących na tego typu leczenie, w Polsce jest najliczniejsza. Mamy największe doświadczenia. Chwalimy się tym na tego typu leczenie, czyli wszczepiania implantu ślimakowego. Tak, zachowując w różnym zakresie obecny słuch przedoperacyjny, który sprawia, że te osoby nie są całkowicie głuche, ale rozumieją na przykład w kilku procentach tylko to, co do nich dociera. Tak jest na przykład z bardzo dużą grupą rosnącą cały czas w każdym społeczeństwie, grupą seniorów. A zatem to jest oferta dla seniorów w świecie, dla setek milionów osób tak naprawdę. A w Polsce? W Polsce mamy w tej chwili ponad 5,5 tysiąca osób zoperowanych i te liczby rosną z roku na rok. Te procedury powinny być coraz tańsze przy takim upowszechnieniu, a zatem dostępność tych metod leczenia, znaczy tych droższych i innych, które przy okazji się rozwinęły, to jest ogromnie ważne, że w przeciągu tych lat myśmy zoperowali ponad 400 tysięcy osób, to są liczby, a przyjęliśmy ponad 3 miliony osób. To pokazuje, co się wydarzyło 25 lat temu. Ja pamiętam atmosferę tamtych lat. Wiele osób, i to ze świata również medycznego, naukowego, pukało się w czoło. Co ten młody Skarżyński wyprawia? Nie dosyć, że opowiada, że zamierza wszczepić po raz pierwszy w historii w Polsce implant i jeszcze zapowiada, że to będzie jakiś sukces. No przecież do tej pory nikt tego w ten sposób nie robił, nie opowiadał o tym. Tak. Potem zaskoczenie, że się udało. Mało tego, następnego dnia była kolejna operacja. U pierwszego dziecka. Tak było, znaczy było w nas bardzo dużo determinacji. Ona była podparta zdobytym doświadczeniem, przygotowaniem,
ale mogło się potoczyć różnie. To dzisiaj, jeżeli mówimy o operacjach pokazowych na żywo, operacjach, które mogą się zakończyć z różnych powodów, czasami nie tym oczekiwanym wynikiem. Mieliśmy zapewne trochę szczęścia, ale tak jak zawsze, temu szczęściu pracą należało pomóc i to zrobiliśmy. A to, co było najważniejsze, to dzisiaj mija 24. dokładnie rocznica otwarcia pierwszego ośrodka, czyli instytucji, która nas zorganizowała. Był to pierwszy w Polsce ośrodek dla osób niesłyszących i niedosłyszących, gdzie pacjenci byli diagnozowani i objęci rehabilitacją, ale drugi tego typu w Europie, a właściwie trzeci w świecie, tak zorganizowany. I to pokazuje, że w ciągu roku udało nam się sukces pierwszych operacji zamienić w sukces utworzenia pewnej instytucji. Panie profesorze, a dzisiaj po 25 latach mamy finał i to nie byle jaki. Otóż koncert laureatu w ramach programu naukowo-medycznego Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka. Dzisiaj o 19 w Kajetanach będzie ten koncert, ale to jest koncert niezwykły. Bo spotykają się ludzie ze wszystkich kontynentów, w tym duża grupa naszych pacjentów. No spotykają właśnie, bo osoby, które nie słyszały. Albo od urodzenia, albo straciły słuch. Śpiewają, potem grają na instrumentach. Tak jest. I to jest grupa wspaniałych ambasadorów współczesnych osiągnięć nauki i medycyny. 25 lat temu marzyliśmy, żeby ktoś usłyszał i coś zrozumiał z tego, co mu zrobimy w wyniku przeprowadzonej operacji. Dzisiaj marzymy, by rozwijały się kariery artystyczne, profesjonalne i amatorskie. To jest właśnie najlepsze udokumentowanie tego sukcesu i pokazanie, że muzyka może być formą terapii w różnych schorzeniach, a w przypadku zaburzeń słuchu ta terapia może przyczynić się do znacznie szybszego wychodzenia z ciszy w świat dźwięku, a następnie czerpania korzyści z obcowania z dźwiękiem, skrócenia rehabilitacji, rozwinięcia wielu swoich zdolności i możliwości, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, których leczymy. Muzyka może sprzyjać terapii, ale zbyt głośna muzyka może jednak ten słuch niszczyć. Tak, o tym miałem okazję dzięki Państwa uprzejmości mówić kilka razy na antenie Polskiego Radia. O tym mówimy podczas akcji. Ale nigdy dosyć przekazywanie, kiedy badamy tej wiedzy, panie profesorze. Ale nie jesteśmy przeciwnikami słuchania muzyki. Właśnie, jeśli chodzi o Lato z Radiem, przy okazji koncertów można sobie zbadać słuch, prawda? Tak, jesteśmy po raz drugi w ubiegłym roku, było podobnie obecni na całej trasie. My i coraz większa grupa innych specjalistów z innych dziedzin, neurologii, stomatologii, kardiologii, dermatologii. Cieszymy się, że ten program Po pierwsze zdrowie, który razem tutaj wymyśliliśmy, trafia do coraz większej grupy osób. Będziemy chcieli go podsumować pod koniec roku i pokazać, że można się bawić, ale jednocześnie można informować się w takiej przyjemnej, nietrwożnej atmosferze, że pewne zagrożenia, w tym zagrożenia cywilizacyjne, nie są nam obce i musimy się sobie z tego zdawać sprawę. To te zagrożenia cywilizacyjne to coraz gorszy słuch Polaków? To coraz gorszy słuch Polaków, to niechęć do pewnych badań profilaktycznych, że jakoś tam będzie, to niezwracanie uwagi na pewne symptomy. Jakie to mogą być symptomy? Schorzeń, na przykład w obrębie górnych dróg oddechowych, wczesne zagrożenia chorobami nowotworowymi, które rozwijają się skrycie. Dziś mówiąc o tym, informujemy w taki przystępny sposób, że zwrócenie uwagi na coś, co wydaje się banalne, może przyczynić się do wczesnego rozpoznania. Dzięki temu można wcześniej skutecznie leczyć. Dzięki temu to leczenie jest tańsze po obu stronach. I dla systemu opieki zdrowotnej, i dla samego pacjenta. Panie profesorze, pogarsza się słuch osób starszych. No, wydaje się, że to jest oczywista rzecz, prawda? Natomiast coraz gorzej też jest ze słuchem najmłodszych. Na podstawie badań przesiewowych, które Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadza w całej Polsce, chyba można to stwierdzić.
Tak, porównując wyniki badań i w Polsce, we wszystkich miejscowościach wiejskich ten program realizujemy z KRUS-em, czy w Warszawie na przykład 7 i 12 latków jest różnica między 7 i 12 latkami i ta różnica jest na niekorzyść tych 12 latków. Te zaburzenia nie są takie, że dzieci w wieku 12 lat już nie słyszą albo nie dosłyszą, ale są pewne symptomy, na przykład przemijające szumy uszne, które wskazują, że ten słuch pogarsza się i nie objawia się to gorszym rozumieniem mowy, ale innymi dolegliwościami, które powinny występować znacznie później, w wieku średnim albo później. A tu okazuje się, że występuje już, te objawy występują w wieku szkolnym i to nas niepokoi, dlatego o tym mówimy, ale też nie mówimy w formie zastraszania. Po prostu zwracamy uwagę, że jeżeli ktoś nie musi cały dzień słuchać albo przebywać w głośnym pomieszczeniu, to niech tego nie robi. No i jeżeli są jakieś problemy, jakieś symptomy, to najlepiej pójść do laryngologa, zbadać swój słuch i przecież zawsze można liczyć na skuteczną pomoc. Tak, laryngologiczną. Dziś możemy pomóc prawie każdemu z zaburzeniami słuchu. To słowo prawie odnosi się w dużym stopniu do tego, że no, musi się zgłosić. 25 lat to kawał historii również polskiej medycyny. To już na zakończenie. Czy jakąś nowość pan szykuje? Cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Myślę, że nowym programem będzie to, co zaczęliśmy podczas warsztatów, czerpiąc ogromną wiedzę z doświadczeń naszych pacjentów, którzy przez te dni, wczoraj, przedwczoraj opowiadali, jak oni się zmieniali, jak można ich wiedzę wykorzystać do regularnego programu terapii. Profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, szef Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Młody Skarżyński, wciąż należałoby zaznaczyć. Młody. Była to rozmowa dnia.